Kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i prawdopodobnie najdziwniejszym odcinku na moim kanale. A mianowicie wczoraj odkurzałam z dywan, tak napłynęła do mnie niesamowita wena i wpadłam na pomysł challenge'u ile smów zabiję w 15 minut, tak, bardzo oryginalnie. Nie wiem, czy takie coś już się pojawiło, ja nie widziałam, ale tak trochę wiecie, nie w temacie jestem czasem, więc zobaczymy, ile uda mi się zabić w 15 minut. Jeżeli chcecie, również zróbcie ten challenge. Jeżeli macie kanał, to nagrajcie, ja zobaczę. A jeżeli nie, to po prostu pochwalcie się wynikiem w komentarzu. No i co? Lecimy, myślę. Już chyba więcej do gadania nie mam. Generalnie nie jestem mistrzem w zabijaniu simów, ponieważ no, nie robię tego zbyt często. Raczej, jeżeli moje simy umierają, to z przyczyn naturalnych. Niektórzy to lubią, ja nie do końca. Więc no, wszystkie narzędzia tortur wykładamy, kiedy już nam będzie leciał czas. Więc chyba zostało powiedziane wszystko, co powiedziane zostać powinno. Dlatego ja ustawiam sobie 15 minut. I jeżeli mi nie wierzycie, to no cóż, musicie mi wierzyć albo sobie to ze mną liczyć. Te simy tu już mi wylazły na parcelę, ponieważ już raz próbowałam nagrać, a mi mama wbiła, więc niestety tutaj za bardzo nacięcia nie mam możliwości, ale koniec tłumaczenia się, lecimy ze startem. No i odlicza. Nie wiem, czy będziecie słyszeć alarm, bo mam założone słuchawki od telefonu, ale no nie wiem, zobaczymy. Walniemy sobie, zaczniemy oczywiście od podstawowego pożaru kuchni. Damy najsłabszy sprzęt. Kolejna rzecz to kominki. Zobaczymy, czy kominki też nam się podpalą. Ok, więc jeden kominek, drugi kominek. A co? Na bogato. Dywany. Nie wiem, czy dywany z modów działają na tej samej zasadzie, co dywany normalne, te z gry. Więc dla pewności dam jednak te z gry. Jeszcze kwiatki. No tu też mam, kurde, mogę wyciągnąć te mody. Więc no. Walniemy sobie coś takiego, a ki, nieważne co. Byle było. Jeszcze tu coś po bokach można by było dać. Aż oddaliłam z tych emocji. No i jeszcze, co mi przychodzi do głowy, to ogniska. Mi się zawsze takie ogniska palą, dlatego miejmy nadzieję, że i tym razem tak będzie. Więc lecimy szybko. Bella, ciebie tu już wysłałam do gotowania, więc gotuj. Może być makaron z serem. Ty rozpal ognisko, Bob. No, Bob już się tutaj nawet spalił, jak widzicie. Więc no miejmy nadzieję. I ty, Penny, też proszę cię tutaj gotuj. No, kurde, ścinki mi tutaj akurat nie sprzyjają. A ty rozpal oba kominki. Lecimy. Chłopaki, ja bym tutaj poprosiła. Ty już rozpaliłeś. O, już się oboje tutaj sfajczyli. Podorzucaj kłody. Ok? Ty też dorzuć kłodę, dorzuć kłodę, dorzuć kłodę. Może jak dorzucimy dużo kłód, uda nam się tutaj wywołać pożar. I ty, mój drogi, też proszę cię dorzuć kłodę. Więcej kłód. Oj, dorzuć kłodę i była się ta interakcja, chyba igraj z ogniem, więc poigraj. No kurczę, na razie nic tu się to palić nie chce. Więc poigraj, może tutaj też dorzucę dywany. Nie wiem, czy tutaj też zależało od nich, ale w takim czy innym przypadku dywanów nigdy za wiele. Dowalimy, dobra, teraz już nie powinno być wątpliwości. Widzę, że tam chyba też się nic nie ma zamiaru palić.
Czy ja coś mogę zrobić? Nie, nic nie mogę zrobić. No nie z dziewczyny. Dobra, to może niech teraz ugotujesz ty coś. Bo chyba nie masz żadnych umiejętności. Spróbuj może ciasto. Może ciasto cię pokona. Candy, ty też nic nie robiłaś, więc również ugotuj ciasto. A właściwie upiecz ciasto. Vlada tu na razie zostawię, bo on się w ogóle fajczy. Czy on się może sfajczyć i umrzeć od tego, czy on straci moc? Bo właśnie nie jestem pewna. Jeżeli umrze od tego, no to bardzo fajnie. Chłopaki, no tak liczyłam na to ognisko. Czemu zawsze w moich prywatnych rozgrywkach wszystko się musi palić? Ale kiedy już chcę, żeby się paliło, to dupa. O! Czyżby? O, nadmiar. Zginął z... Boże, w wyniku nadmiaru nasłonecznienia. Proszę Państwa, tu się nic nie dzieje, tu się nic nie dzieje. Dorzucaj kłodę. Nie przejmujemy się. Olewamy. Bella, zostaw. Bella, zostaw. Ej, a jak zostawimy tutaj w tym piekarniku te ciasta, to może tak to zapalimy? Ej, nie wiem. A dobra, w sumie one już mi są niepotrzebne. Teraz głównie się na chłopakach poskupiam. Żeby oni dorzucali tych kłód i grali z tym ogniem. Bo zaraz się zgaśnie. Dorzuć kłodę. Zestowi też zaraz zgaśnie. Dorzuć, no co tu robisz? No nie graj już z ogniem, dorzucać kłodę. No nie graj już z ogniem. Zest. Johnny kłoda. Boże, gołąb. Tu się wszyscy zlecieli. No bierz go, mroczny. Bob, matko bosko, matko, po co żeś tu przylazł? Miałeś dorzucać kłodę. Ludno. Niesprawiedliwe. No ale dobra, jeden z tym już jest z głowy, nie tak najgorzej. Mamy Vlada. Aha, nie mogę go wziąć. No to niech leży na środku ulicy. Tutaj to jest dalej w tym. Ej, to ciasto tutaj jest w środku, czy nie jest? Tak, jest. To może tak to zrobimy. Nie wiem. Może dowalimy jeszcze ognisk, bo chyba wydaje mi się, że ogniska tutaj. W nich największa nadzieja. Jakby tak każdy popalił to ognisko. Dupa jeszcze mi się musi ścinać, nie? Najgorzej. Okej. Jeszcze dwa ogniska. Najwyżej przez te ścinki mogę sobie minimalnie wydłużyć czas, ale to nie wiem o ile. Nie zostało już mi mało czasu, a jeszcze. A spaliłam na razie jednego Sima. Znaczy spaliłam, no. Nie chodzi o tylko spalanie. Może Katrina. Czy jak ty tam miałaś na imię? Nina chyba. Zawsze mi się mylą. Podrzucaj kłody. Trochę jestem zła, bo robiłam już wczoraj ten challenge. Ale oczywiście nie nagrał mi się głos i wtedy udało mi się zabić chyba 7 simów. I został tylko Bob, więc jestem bardzo niepocieszona, że dzisiaj, kiedy już mi się, podejrzewam, głos nagrywa, idzie mi tak ciulato. Więc proszę Państwa. Na razie to tylko płoną ogniska. Ale tak, to dupa. Ale serio? Nic? 0-0? No ludzie, no. Są jakieś jaja. Nie.
widziani. No nie jesteś, nie jesteście. No jestem zła. Bo wczoraj poszło mi tak dobrze. I spaliłam prawie całą rodzinę. A dzisiaj co, dupa. Dupa. Może któryś coś? Proszę. Ładnie proszę. Nie, nie chcę tak wiele. Ja chcę tylko pożaru. Proszę państwa, my mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć ognisk i żadne nic, zero, nul. One jeszcze się zaczynają wygaszać. Nie. Dupka. Zaraz nam zdechnie ogień. Dorzuć kłodę, dorzuć kłodę. Dorzuć kłodę, dorzuć kłodę. A, idźcie. Kiwam w oko. Czemu nic się nie może podpalić? Chyba jakby się już tyle kłód dorzuciło, to by się w końcu zaczęło fajczyć, czy nie? Nie znam się na ogniskach, no ale bez przesady. Może skupmy się na jednym i tak rzucajmy do niego masę tych kłód. Nie wiem. Przyspieszę czas. Może wtedy coś się stanie ciekawego. Ale wątpię. Czyli co? Mój wynik to będzie jeden. Naprawdę? Aż taka słaba jestem? No dorzucaj ta tę kłodę. Znając moje szczęście, jak już by mi się udało rozpalić to, właściwie wywołać ten pożar, to by mi się czas skończył. Już i tak mi go chyba mało zostało, bo za dużo go zmarnowałam na to dorzucanie kłód. I nic, i dupka, nie? A w Big Sister to chyba mi się trzy razy kuchnia fajczyła. Naprawdę? A pieprz się pan. Jezu, jeszcze zapraszam kogoś do ogniska. No ludzie, no. Se jaja ze mnie robicie. Ten zaczął ryczeć. A pożaru jak nie było, tak nie ma. No bo dorzucaj tej kłody. Nie wiem, czy jest jeszcze w ogóle sens próbować. Zobaczę, ile nam zostało czasu. 2 minuty 36 sekund. No dorzucaj. Aha, już myślałam, że ona się pali, ale nie. Jest tylko brudna. Może jak teraz mam złe humory, to jakoś lepiej wywołają ten pożar? Czy to tak działa? Ten to w ogóle skupiony się zrobił, nie no. Ja nie wierzę. Dwie minuty niecałe nam zostały. Nadal nic nie płonie. Serio? Naprawdę?
czemu dziś, kiedy akurat udało mi się nagrywać? Nie umiem wyłać tego pożaru. Naprawdę. Naprawdę. Tu te ciasta w kuchenkach. 5 ognisk, 2 kominki. Niezliczona liczba dywanów. A pożaru nadal nie ma. Dorzuć kłodę. Dorzuć kłodę. Nie wiem, może jeszcze poigraj z tym ogniem, jeżeli to cokolwiek da. Wątpię. I tak chyba, gdybym jeszcze teraz wywołała ten pożar, to i tak bym nie zdążyła nic zrobić. Bo zanim oni się spalą, to troszkę trwa. No ale... Czemu nie? Czemu nie? Żadna tam ogniska zdechną. No podpalcie się któryś. Chociaż jeden. Zaraz się nam klimatycznie zrobiło. No i koniec czasu. Bosko, nie? Więc udało mi się zabić jednego Sima. 15 minut. Tak jak mówię, wczoraj udało mi się zabić więcej, więc jest we mnie jakaś nadzieja, ale tak czy inaczej jestem niepocieszona. Jeszcze teraz spróbowałbym mi któryś wywołać pożar. To chyba zabiła. Znaczy no, zabiłabym. Będzie dać nadzieję, ile wam się udało znowu zabić. 15. 30 minut. No jak widzicie, to chyba nie jest najlepsza dyscyplina sportowa dla mnie. Ale w takim czy innym przypadku. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnym i pa pa!